Witam was na kanale Videoblog Tech. Do tej pory gadżet, jakim jest radio internetowe, uważałem za całkowicie zbędny i niepotrzebny. Zastanawiam się, kto to używa, kto to w ogóle kupuje i po co mu to to. Przecież można słuchać muzyki za pomocą serwisów muzycznych takich jak Deezer, jak Spotify, możemy słuchać muzyki również naszego smartfona za pomocą YouTube'a i też na milion różnych sposobów. Eee, tak myślałem dopóki nie dostałem do testów tego właśnie radia internetowego Art WiFi 1001. I w tym momencie mój pogląd na radio internetowe całkowicie się zweryfikował. Ponieważ e, słuchanie radia ma swój klimat. Nie jest to odtwarzanie playlisty z naszymi ulubionymi e, przebojami, które oczywiście jest jak najbardziej ok, bo słamy tej muzyki, którą lubimy, natomiast samo słuchanie radia ma swój klimat. Słanie speakera, nawet tych durnych reklam też coś w tym jest. A słuchanie radiostacji z całego świata ma już naprawdę swój niepowtarzalny klimat. Zobaczmy na test, recenzję i prezentację tego mikrusa, za którego pomocą możemy słuchać kilkunastu tysięcy stacji radiowych z całego świata. Radio jest dosyć maleńkie, ma 184x130x130 mm, czyli taki o mikrusik. Obudowa wykonana jest z plastiku, aczkolwiek imituje on drewno. Na samej górze obudowy zamontowany jest jeden głośnik pod siateczkową osłoną. Niestety jest tylko jeden. Z przodu wyświetlacz LCD, na którym odczytujemy wszelkie bieżące informacje nadawane również przez radiostację, jak też możemy sobie ustawić w trybie standby pogodę, kursy giełdowe, e, informacje o sieci, dużo różnych rzeczy tutaj można zrobić, jak też po prostu zegar i godzinę. Pokrętło główne, pokrętło, które ma funkcję wybierania lewo-prawo, bądź też po wciśnięciu go zatwierdzamy wybrane ustawienie i kilkanaście różnych przycisków które za chwileczkę opowiem, jak zrobimy zbliżenie i będę mówił o funkcjach tego radia. Od spodu cztery gumowe podstawki. Niestety e, dosyć słabo trzymające na biurku, a może inaczej, wciskając pokrętło, które stawia dosyć duży opór przy wciśnięciu go i zatwierdzeniu funkcji, przesuwa się cała, całe radio. Może nie bardzo, ale na pewno o kilka milimetrów za każdym razem, więc e, po pewnym czasie będziemy mieli je krzywo ustawione, bądź też spadnie z biurka, trzeba na to uważać. Od tyłu co ciekawe, możemy podłączyć moi drodzy za pomocą portu USB pendrive'a z naszą muzyką. Jest też wyjście mini jack, do którego możemy wpiąć albo nasze sławki, albo podłączyć bezpośrednio to radio do naszego wzmacniacza, jeżeli dysponujemy systemem hi-fi domowym. Jest też wejście AUX, którego to pomocą możemy i podłączyć do radia, używając mini jacka jakiegokolwiek odtwarzacza muzyki, smartfona, MP3 playera Komputer, nie wiem po co, ale można, cokolwiek co chcemy, to możemy tutaj podłączyć bez problemu. Jest też włącznik on-off, za którego to pomocą możemy wyłączyć radio, jeżeli nie chcemy, żeby przeszło w tryb standby i wyświetlało nam zegar, bądź też pogodę możemy je całkowicie wyłączyć. Radio zasilane jest zasilaczem, jego pobór maksymalny mocy to jest około 12 W, więc nie jest dużo w trybie standby zużyje nam niecały 1 W. Samo radio waży 770 g i jest naprawdę estetycznie wykonane, nie mogę powiedzieć, oprócz tego pianoplastiku, który mnie drażni osobiście z przodu i dostają na nim świetnie odbite nasze odciski palców, ale w końcu nie będziemy macać tego radia cały czas, tylko go postawimy i będziemy najwyżej macać przyciski, które są tutaj na dole. Kilka słów o samym radiu, szybko pokażę Wam... Co potrafi to maleństwo? Mamy główne funkcje: Centrum Multimedialne. Za pomocą Centrum Multimedialnego możemy połączyć się z którymś z naszych komputerów w sieci domowej i transmitować z niego muzykę do tego radyka. Centrum Informacji, które informuje nas o pogodzie, możemy ustawić w jakim rejonie mieszkamy, o finansach, podaje indeks giełdowy, i o systemie, czyli o wersji oprogramowania. I o wersji sieci bezprzewodowej, do której jesteśmy podłączeni, a raczej o naszym adresie, makowskim numerze IP i podobnych rzeczach. AUX, czyli w momencie jak podłączamy zewnętrzne urządzenie za pomocą mini jacka do naszego radia, w tym momencie możemy wybrać sterowanie tego urządzenia właśnie z tego menu ustawienia urządzenia są dosyć rozbudowane czas wyświetlania możemy wybrać analog, cyfra zarządzanie MyMedia jest to zarządzanie poprzez stronę www Musimy się zarejestrować na darmowym serwisie MyMedia i za pomocą przeglądarki możemy wtedy zarządzać również radiem przez Wi-Fi, przez sieć naszą domową możemy zmieniać ulubioną radiostację dodawać, szukać i robić tego typu rzeczy. Sieć Czyli wszystko co dotyczy połączenia naszego radia z naszą siecią domową, data i godzina. Wiadomo, mamy też funkcję budzika, możemy ustawić różne alarmy, możemy ustawić minutnik, po jakim czasie nam się wyłączy język, ściemnia, czyli dimer, wyświetlacze. Możemy zmienić również na monochromatyczne, jak nam się kolorowo nie podoba w tym urządzeniu, zarządzanie energią. Po jakim czasie ma wyłączyć się radio, bądź też wyłączyć wyświetlacz w przypadku, jeżeli używamy radia. Timer do uśpienia. Pamięć buforowania jest bardzo ważna w przypadku, jak mamy słaby zasięg sieci Wi-Fi. Polecam ustawić 8 sekund, żeby nie zrywał nam sygnału. Pogoda, czyli ustawienie w rejonu, w którym mieszkamy, żeby wyświetlał lokalną pogodę. Ustawienia lokalnych mm, radiostacji. Czy ma wykryć automatycznie, w którym państwie się znajdujemy, czy też trzeba to wybrać ręcznie. Ustawienia odtwarzania, dotyczące odtwarzania z pendrive'a, czy odtwarzać wszystkie po kolei, zacząć później od początku, jeżeli lista dobiegnie końca, czy też powtarzać jedną, bądź też wybierać losowo. Informacje o samym urządzeniu. Możemy również za pomocą tego urządzenia pobierać aktualizacje do tego radia internetowego. Mam nadzieję, że się jakieś pokażą. O samym oprogramowaniu też będzie na końcu kilka słów. I korektor graficzny, który działa dosyć dziwnie, ponieważ dźwięk normalny i na przykład rock mają te same ustawienia i w ogóle nie słyszę różnicy po włączeniu, podobnie z muzyką filmową i muzyką klasyczną, z tego co pamiętam, nie, popem, też te ustawienia są e, identyczne. Niestety nie ma tutaj możliwości ustawienia ręcznie korektora, możemy tylko wybrać predefiniowane ustawienia. Po wcięciu stacji lokalnej mamy do dyspozycji wszelkie polskie radiostacje, które nadają zarówno internetowe jak też normalne takie jak RMF, Radio Z, SK itd. Ale to, co nas najbardziej interesuje, to jest radio internetowe oczywiście. Na samej górze mamy pozycję ulubionych. Niestety do ulubionych możemy zapisać tylko i wyłącznie 5 stacji radiowych, co według mnie jest dosyć małą ilością przy kilku czy kilkunastu tysiącach stacji radiowych, które są na całym świecie. Zapisanie pięciu jest dla mnie zbyt małą ilością. Mam nadzieję, że producent zaktualizuje oprogramowanie i pozwoli na zapisywanie większej ilości stacji radiowych niż tylko pięć. Wybór stacji radiowych yy, poprzez gatunek, kraj, lokalizację bądź też wybieranie, wyszukiwanie ręczne. Przez gatunek, powiedzmy, to wiemy wszyscy, jak to mniej więcej wygląda. Ciekawie się wybiera przez kraj, lokalizacji, zaczynamy od kontynentów, na przykład, zróbmy sobie, poszukajmy sobie w Azji, poszukajmy sobie, jest Tajwan, zobaczymy, co tam produkują nam dla nas teraz. <laughs> Tajlandia, Tajwan, jest Tajwan. Możemy też dla konkretnego państwa wybierać albo po rodzaju muzyki, albo po top 10, Ulubionych, połączymy jakiś klasik FM, o, działa, ale zrywa. I to nie za sprawą sygnału słabego Wi-Fi i nie za sprawą radia, a za sprawą zapewne e, lokalnego, lokalnej tajwańskiej rozgłośni radiowej. Ale nie gra muzyka, to wam powiem. W momencie, jeżeli na rejestrację nadaje sygnał również z RDS-em, wyświetla nam się informacja o utworze, który aktualnie jest y, odtwarzany, wyświetlają się również. też inne informacje, które daje stacja radiowa. W innym przypadku wyświetla się przeważnie logo danej radiostacji. To jest też ciekawym bajerem, bo można zobaczyć jak różnią się loga radiostacji na świecie. Tak wygląda wyszukiwanie po państwach, kontynentach i lokalnych radiostacjach. Można też wyszukiwać po gatunku, co wszyscy chyba znają i wiedzą, jak to robić: 49 różnych gatunków, łącznie z biznesem, z wiadomościami, z ruchem natężeniem ruchu drogowego. Także całkiem sporo możliwości wyszukiwania naszych ulubionych stacji radiowych, naszej ulubionej muzyki. Stacje lokalne, Polska DAB. Mamy tutaj dużo, dużo stacji radiowych. Generalnie w Polsce, o Polsce mówię, nie o mini DAB. Jest w czym wybierać i czego słuchać. Możemy sobie o tu są wszystkie stacje radiowe 404 mamy w Polsce do wyboru. Dobre, co? E, no, jest tego sporo. Ostatnio słuchana stacja skrót kilku, które żeśmy ostatnio słuchali dokładnie 10. i usługi możemy szukać albo dodać nową stację radiową. Dosyć jest tego dużo, Po zobaczcie, ile jest kontynentów, ile jest państw, i w każdym państwie jest kilkadziesiąt bądź też nawet kilkaset stacji radiowych. Centrum multimedialne możemy wybrać, czy połączymy się z naszym pendrive'em, który jest wpięty do urządzenia. Maksymalnie może mieć pojemność 128 GB, czy też chcemy włączyć UPNP. Do obsługi naszego centrum multimedialnego za pomocą naszego komputera. Możemy stworzyć playlistę, opróżnić tą playlistę i przechodzimy w tryb standby. Możemy sobie użyć również dimera w celu rozjaśnienia bądź też ściemnienia naszego wyświetlacza. Za chwileczkę powinien pokazać pogodę aktualną, która aktualnie, o właśnie, jest w Krakowie. Jest duszno, jest parno, wieczorem pewnie będzie burza. Informacja zgadza się z tym, co faktycznie jest tam na zewnątrz. Na polu, na dworze, na zewnątrz. No. Za pomocą smartfona mamy na dole wybór stacji ulubionych radiowych i mamy de facto takie same możliwości, nawet większe, jak w przypadku korzystania z samego radioodbiornika internetowego. Co ciekawe, na przykład stawiając sobie radio, w, na, powiedzmy, że mieszkamy w domu, stawiamy sobie u dziecka na pierwszym piętrze w pokoju radio i słyszymy, że dziecko siedzi cicho. Słucha sobie delikatnie muzyki i uczy się, uczy się. Możemy mu nagrać komendę za pomocą naszego smartfona. Przestań się tyle uczyć, zacząłbyś coś grać. Nie? I, on, I w tym momencie ta komenda się odtworzy mu na radioodbiorniku. No, także całkiem sympatyczne możliwości tutaj mamy z tej aplikacji. Tak samo możemy wyszukiwać, widzicie, menu są podobne, też się odtwarzają stacje lokalne, możemy sobie odtwarzać za pomocą. Smartfona możemy robić dokładnie to samo, a nawet jak powiedziałem, więcej niż za pomocą samego radia internetowego. Możemy też włączyć sobie taki menu pilota i za pomocą tego menu sterować również e, tak bardziej pro naszym radioodbiornikiem internetowym. Po włożeniu pendrive'a do naszego radia, wchodzimy w centrum multimedialne, wchodzimy w USB i nam się wyświetla zawartość naszego pendrive'a, tak jak powiedziałem, Mamy tutaj możliwość również grzebania po katalogach. Nie musi być muzyka w katalogu głównym pendrive'a, yy, także jest spory wybór i możliwość odsłuchiwania muzyki. Nie musimy pamiętać o tym, żeby ją wrzucać do głównego katalogu pendrive'a. Test głośności będzie. Nie robię testu jakości, bo jest jeden głośnik. Gra on dosyć płasko i płytko. Dlatego do takiego zwykłego słuchania radia, nie robienia imprezy. Za pomocą tego radioodbiornika jak najbardziej ok. Eee, no, bo tak jak sama nazwa wskazuje, jest to radio, tak jak kiedyś były te kasprzaki, pamiętacie? Niektórzy pewnie jeszcze pamiętają i tego typu sprzęt. To teraz mamy radia internetowe. Dobra, nie będę przesadzał. Eee, Wzmacniacz radia jest o wiele. Mocniejszy niż w stanie jest oddać tą moc głośnik. Stąd też, w przypadku ustawienia głośności, już na 50% zaczyna trzeszczeć i dźwięk przestaje być przyjemny w odbiorze. Basu jako takiego prawie nie ma jest jakiś tam minimalny, natomiast. Natomiast szału nie ma, niestety. Eee, no ale cóż, to jest, tak jak mówię, zwykły mały radioodbiorniczek. Bardzo przyjemny z ciekawą ilością opcji i też rodzajem opcji. Jak najbardziej produkt godny polecenia. Jak wcześniej byłem przeciwnikiem, może nie przeciwnikiem, ale zastanawiałem się po co komu, po co komu to, to teraz jestem jak najbardziej zwolennikiem i na pewno będę czynnie korzystał z tego radia internetowego. Mnogość stacji z całego świata naprawdę przytłacza. Ostatnio stałem się pasjonatem muzyki latynoskiej i słucham stacji z południowej Ameryki. Co ciekawe, jest, w radiu jest też dostępna funkcja skanera. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, co to jest skaner, jak nie, to wyjaśnię. Można słuchać częstotliwości używanych przez niektóre służby ratownicze, pogotowie, straż pożarna, policja. Nie w Polsce. W Polsce nie znalazłem takiej stacji, która to nadaje, bo to nie jest tak, że sobie pojedziemy koło komisariatu, wepniemy i będziemy słyszeć, o czym oni rozmawiają. Nie. To też musi być pewnego rodzaju stacja radiowa, bądź też konkretna służba mm, Straż Pożarna Pogotowie musi to nadawać w eter. Zapewne też nie wszystkie komunikaty, ale generalnie na pewno dużo jest takich stacji w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Można sobie posłuchać, jak pracują ratownicy właśnie w tamtych rejonach świata. Nie wiem nawet, czy to jest legalne w Polsce, dlatego pewnie tutaj nie można znaleźć żadnego tego typu radiostacji w Polsce, bo żadna tego nie nadaje, bo to jest chyba nielegalne. Natomiast w innych częściach świata można sobie posłuchać. Na przykład, co mówią na posterunku policji na Brooklynie. Może nie na posterunku, ale między radiowozami na Brooklynie w Stanach Zjednoczonych. Duży plus za wygląd. Fajny, mały, nowoczesne urządzenie, które ładnie będzie się prezentowało na półce Duży plus za ilość stacji radiowych, duży plus za to, że możemy podłączyć pędrawę, odsłuchiwać muzykę, również za to, że możemy korzystać z tego radia internetowego jako centrum multimedialnego w naszym domu. Plus za to, że można sterować za pomocą smartfona tym radioodbiornikiem, jak też za pomocą przeglądarki naszej WWW. Ale żeby nie było superlatyw, kilka minusów. Po pierwsze, głośnik. Niestety, słaba jakość dźwięku, ale generalnie działa tak samo jak nasze radio, które gdzieś tam stoi w kuchni, więc jeżeli oczekujemy czegoś więcej, to musimy podłączyć sobie zewnętrzne głośniki, bądź też piąć ten, to radio do naszego zestawu hi-fi domowego ale do zwykłego słuchania, nie imprezowego muzyki, tylko żeby sobie coś leciało w tle, jak najbardziej wystarcza. Kolejny minus dla mnie zabrak portu RJ45. Ja wiem, że Wi-Fi, że w ogóle, że bezprzewodowość, natomiast faktycznie przydałoby się w momencie, jak mamy na przykład większy dom, bądź też grubsze ściany i ten sygnał nie zawsze jest w stanie dotrzeć do naszego radia, tam gdzie chcemy go postawić. Mały minusik zalagi w menu po... Przychodzeniu po menu, niestety te lagi występują, ale to myślę, że to jest kwestia optymalizacji oprogramowania. I ostatni mały minusik za możliwość zapamiętania tylko pięciu stacji radiowych, co na tle kilku czy kilkunastu tysięcy stacji radiowych z całego świata uważam za bardzo małą ilość. Mam nadzieję, że producent również to poprawi w którejś z najbliższych aktualizacji tego. Urządzenia. Ode mnie tyle, generalnie dla sprzętu leci jak najbardziej rekomendacja bardzo fajny gadżet, w którym się zakochałem. Eee, tak, no można tak powiedzieć. Naprawdę świetna sprawa, eee, i zdziwiony jestem sam sobą, jak kiedyś mogłem tego nie docenić. No ale cóż. Człowiek, nie krowa, zmienia zdanie. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Jeżeli się film podobał, dajcie kciuki w górę. Jak zwykle nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, a link do tego urządzenia możecie znaleźć pod filmem w opisie. Jak ktoś byłby zainteresowany jego zakupem, pozdrawiam. Trzymajcie się. Tech.